Ja siema. Po długiej podróży dojechaliśmy, długiej i ciężkiej. Cebula. Ja nie mam mocy w ogóle. No nie chcę jechać. Albo się rozkręciło, nie? I nie dociska. Źle zrobiłem, że nie, ale to nie i tak nie miałem uszczelki, bo już łapało go na górnej grupie, nie? A, to co, to teraz nawet stąd nie wyjedziesz? Chyba nie. Po pasek muszę jechać i ci holować. Zaraz zobaczymy. Ale lipa. Podjedzie. Nie, koniec. To tędy pojedziemy, cię wyprowadzę. Podjadę. Dobra. I pojadę. Ale którą? Tą tu? No, dobra, tylko nie po mnie. Nie po mnie. Bleku górko. Ja niestety skończyłem żywot. Podjeżdża tu dziadek? Tak. Tylko czemu mi nie działa? O, jest dobrze. Trzymaj kciuki, Kuba! Mówiłem.
już się mogę jechać do domu. No spokojnie. Więcej kładów było, by się to fajnie wyjechało. To by było lepiej. Nie wiadomo, co to z tą kacepulą się stało. Nie ciągnie, czyli sprzęgło, sprzęgło nowe. Nie wiem. Spalił znowu, nie wiem. To by był pech, naprawdę. Stawiacie, co tam u Tomka siadło? Mi się wydaje, że Tomek po prostu za dużo trzyma na sprzęgle. Wleciała. Wiesz, to też będzie w holowaniu ciężko, bo to ciężki piach jest jak cholera. Jeszcze linka, najcięższa. Gdzie? No tu się złapie, tu na supeł. Daj długą, tu zawiąż. Tu. Nie, na jedno Tomek. Piękna pogoda na Ówdowie. Nagrywa czy nie? Kolejny raz sobie siedzę. Pojawił się Bleku. A z Blekiem pojawiła się linka. Kolejny raz musi uratować cebulę. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jadę rozpalać grilla. A oni niech jeżdżą. Nie ma sprzęgła. Reanimacja cebuli. Co zrobimy? O Jezus, ten? Le Khalifa. Wiesz, też będzie w polowaniu ciężko, bo to ciężki piach jest jak cholera. Jeszcze krótka linka, najkrótsza. Gdzie? No tu się złapie, tu na supeł. Ojej. Daj długą, tu zawiąż. Tu. Nie, na jedno to my. Nie. Dobra, do przodu. Go wypchnąć tam. Nie
Zakopisz, synek. Rzucę, ale nie przynosi napędu, nie? Ja normalnie bieg mu zapnę. No. Tak jakby przykleiło się. Nie mam siły. Pierwsza próba nie udana. Ja chyba dwójkę muszę zapiąć, wiesz? No, bo tam jedynka to... Tomek, to trzymaj się. Dobra, teraz nie ma. Bez gazu jedzie, a jak tylko dodajesz gaz, to łatwiej od razu. O, i tylko ściągnę ten, przyłapuję je, nie ma sensu jeździć. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.